Cześć, robótka z Aurelią, serwetka Wanda. Zapraszam. Mamy 5 okrążeń, zaczniemy okrążeniem 6. I teraz uwaga. Jeśli dalej pracujesz tym samym kolorem, przechodzisz, chwytając za poprzeczkę i wykonując oczko ścisłe. Tutaj zaczniesz okrążenie 6. Ja zmieniam kolor. Oczko łańcuszka. Odcinam nić. I zaciągam. Dalej będę pracowała drugim kolorem. Pętelka. Przymocuję nić do robótki. Oczywiście możesz to zrobić po swojemu. Tą nitkę od razu schowam. Chwytam za poprzeczkę i wykonuję oczko ścisłe. Zaciągam nić i tą nitkę również schowam. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek na tej samej poprzeczce. Dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne dwa słupki na tej samej poprzeczce. Pierwszy. I jeszcze jeden. Drugi. Dwa słupki. To jest motyw główny z tego okrążenia. A pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Motyw główny, dwa słupki, pierwszy, drugi, dwa oczka łańcuszka na łuk, kolejne dwa słupki, pierwszy, drugi. I jeszcze raz. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na następną poprzeczkę. Z poprzedniego okrążenia dwa słupki. Pierwszy, drugi, dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne dwa słupki na tej samej poprzeczce. Pierwszy, drugi. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to 6. okrążenie. Mamy 16 motywów. A pomiędzy motywami po 2 oczka łańcuszka. Pracujemy dalej. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na łuku. I jeszcze jeden. Trzeci. Trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Trzy słupki na tym samym łuku. Pierwszy. Drugi.
trzeci. Trzy słupki. Tak wygląda motyw podstawowy z tego okrążenia. A pomiędzy motywami dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw. Chwytamy za łuk i wykonujemy trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki na tym samym łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy słupki. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Było to siódme okrążenie. Mamy 16 motywów. A pomiędzy motywami po dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na ten trzeci słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Jesteśmy na tym trzecim słupku. I tutaj trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa słupki na jednym. Chwytamy za łuk i wykonujemy tutaj dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa słupki na łuku. W sumie cztery. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Chwytamy za łuk i wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa słupki. Na kolejnym słupku dwa słupki. Pierwszy. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. Dwa na jednym. W sumie cztery. To jest motyw główny z tego okrążenia. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na trzeci słupek z kolejnego motywu. Wykonujemy dwa słupki. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. Dwa na jednym. Chwytamy za łuk i wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. W sumie cztery. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne dwa słupki chwytając za łuk. Pierwszy. Drugi. Dwa na łuku. Przechodzimy na pierwszy słupek i tutaj na nim wykonamy dwa słupki. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. Dwa na jednym. W sumie cztery. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka.
Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Było to 8 okrążenie. Mamy 16 motywów. A pomiędzy motywami po 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na trzeci słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim słupku. Jesteśmy na tym trzecim słupku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym słupku wykonamy 2 słupki. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. 2 na jednym. Chwytamy za łuk i wykonujemy 2 słupki. Pierwszy, drugi, 2 na łuku. W sumie 5 słupków. 2 oczka łańcuszka na łuk. Tutaj z tej strony również wykonamy 5 słupków. 2 na łuku. Pierwszy. Drugi. 2 słupki na pierwszym słupku. Pierwszy. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. 2 na jednym. Na kolejnym słupku 1 słupek. W sumie 5 słupków. To jest motyw główny z tego okrążenia. A pomiędzy motywami 2 oczka łańcuszka. Omijamy 2 słupki, przechodzimy na trzeci słupek. Wykonujemy słupek. Na następnym słupku 2 słupki. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. 2 słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. W sumie 5. 2 oczka łańcuszka na łuk. I z tej strony również 5 słupków. 2 słupki na łuku, pierwszy. 2. 2 słupki na pierwszym słupku. Pierwszy. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. I słupek nad kolejnym słupkiem. W sumie 5. I dalej. Pracujemy tak całe okrążenie. 2 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy 16 motywów. A pomiędzy motywami po 2 oczka łańcuszka. Było to 9 okrążenie. Dwa słupki omijamy, przechodzimy na trzeci. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim słupku. I tutaj. 3 oczka łańcuszka na słupek. Przechodzimy na kolejny słupek i wykonujemy 1 słupek. Na następnym słupku
dwa słupki, pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu, drugi, dwa na jednym, dwa słupki na łuku, pierwszy, drugi, dwa na łuku, w sumie 6. I teraz uwaga, możesz tutaj wykonać dwa oczka łańcuszka, a możesz tak jak ja wykonać pikotek. 3 oczka łańcuszka. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Oczko ścisłe. Pikotek gotowy. I tutaj z tej strony 6 słupków. 2 na łuku. Pierwszy. Drugi. 2 na łuku. 2 słupki na pierwszym słupku. Pierwszy. Drugi. 2 na jednym. Słupek nad kolejnym słupkiem. I słupek nad następnym słupkiem. Mamy 6 słupków od pikotka. To jest motyw główny z tego okrążenia. Nie lubisz pikotków? Wykonaj zamiast pikotka 2 oczka łańcuszka. I tutaj mamy zmianę. W poprzednich okrążeniach były 2 oczka łańcuszka. A tutaj nie wykonujemy oczek łańcuszka. Chwytamy za tą poprzeczkę z poprzedniego okrążenia i wykonujemy półsłupek. I tak to wygląda. A teraz przechodzimy od razu na trzeci słupek. I wykonujemy jeden słupek. Na kolejnym słupku jeden słupek. Na następnym słupku 2 słupki. Pierwszy. I jeszcze jeden. Drugi. 2 na jednym. 2 słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. W sumie 6. Ja tutaj w tych miejscach będę wykonywała pikotki, a więc 3 oczka łańcuszka. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki i wykonujemy oczko ścisłe. Pikotek gotowy. Z tej strony 6 słupków. 2 na łuku. Pierwszy. Drugi, 2 na łuku. 2 słupki na pierwszym słupku. Pierwszy. Drugi, 2 na jednym. Słupek nad kolejnym słupkiem. I słupek nad następnym słupkiem. W sumie 6 słupków od pikotka. Chwytamy za poprzeczkę z poprzedniego okrążenia i wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na trzeci słupek. Wykonujemy jeden słupek. Na następnym słupku jeden słupek. Na kolejnym słupku 2 słupki, pierwszy, drugi i 2 słupki na łuku, pierwszy,
drugi. 6 słupków od pół słupka. Pracujemy tak całe okrążenie. Chwytamy za poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Pół słupek. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 16 motywów. Było to 10 okrążenie. Zakończymy robótkę. Czy szydełkujesz jednym kolorem, czy tak jak ja, dwoma? Oczko łańcuszka. Odcinamy nitkę i chowamy. Mamy małą serwetkę, ale to nie jest koniec. To jest dopiero początek. Zapraszam na kolejne poradniki. Pozdrawiam, Aurelia.